Wawer, one of the districts of Warsaw and a place where local authorities established an emergency hub to serve the basic necessities of the war refugees. It's run by volunteers with the help of the city's authorities. It is where local people and charity organizations bring all the basic things that might help war refugees start a new life in Poland. At the same time, Ukrainians are provided with legal support and information on things like how to apply for a job or how to find a school or daycare for their kids. What do refugees need? Literally everything from clothes to hygienic products, from food to school supplies. We are now meeting the mayor of Wawer, who is going to tell us more about how the help for refugees is organized. Panie burmistrzu, bardzo dziękujemy za spotkanie. Gdyby mógł pan w kilku słowach tutaj dla naszych amerykańskich klientów, interesariuszy naszej fundacji przybliżyć sytuację uchodźców w dzielnicy Wawer w Warszawie. Pierwsze nasze pytanie dotyczy tak naprawdę liczby uchodźców. Czy jest panu znana liczba uchodźców, którzy aktualnie przebywają w dzielnicy bądź w Warszawie? Wiadomo, że te liczby są płynne, zmieniają się, ale chociażby jakaś generalna informacja na ten temat, na przykład liczba uczniów w szkołach, którzy teraz do polskich szkół zaczęli uczęszczać, czy do przedszkoli. Bardzo chętnie, na pewno tutaj nasi klienci się dowiedzą, jak to wygląda w rzeczywistości. Ogólnie liczbę ciężko jest oszacować. Znamy liczbę osób, które przekroczyła granicę i to wszyscy wiemy, że to jest ponad 2 miliony osób, które przekroczyła. Mhm. Wiemy, że Warszawa była pierwszym miejscem wyboru i wiemy, że do Warszawy przez Warszawę przyjechało kilkaset tysięcy osób. To jest na tym poziomie ogólnym. Codziennie oczywiście mamy raporty, ile pociągów, ile autobusów przyjechało do Warszawy. W Warszawie zostały ulokowane miejsca zbiorowego pobytu na terenie naszej dzielnicy, jednej z 18 w Warszawie. Było to jedno miejsce masowe, czyli to do 100 osób, plus mamy też na terenie dzielnicy miejsca, które zorganizowali sami mieszkańcy, które też są liczne. Przykładem może być ośrodek u baptystów, gdzie mamy 120 osób ulokowanych cały czas, czy przedsiębiorcy z Ukrainy, którzy wynajęli po prostu budynek i 60 osób tam jest na stałe. Ale o skali, o liczbie osób w dzielnicy, to właśnie może pokazywać liczba dzieci, które już zgłosiły się do systemu oświatowego. W przypadku naszej dzielnicy to jest około 1000 dzieci, które są. Zgodnie z informacjami, które przekazuje ministerstwo i też nasze warszawskie biuro edukacji, obecnie mamy zgłoszonych około 10%. Powiem szczerze, że nawet nie chce mi się wierzyć, że tylko 10%, bo to by pokazywało, że na terenie naszej dzielnicy jest 10 tysięcy dzieci. Do tego jeszcze przecież są opiekunowie, rodzice, zazwyczaj to są matki, więc byśmy mieli kilkanaście tysięcy osób, a mówimy o dzielnicy, która liczy 78 tysięcy. Czyli to jest znaczne. W skali dzielnicy jest to spora, mogłoby się wydawać, liczba. Bardzo duża. Jak jeszcze dodamy, że szkoła to jest kilkaset osób, to już moglibyśmy powiedzieć o dwóch szkołach dodatkowych, które powinniśmy wybudować w szybki sposób, bo nie mamy wolnych przestrzeni. Więc skala rzeczywiście jest bardzo duża i to też w Warszawie podobnie jest. Szacuje się, że między 10 do 20% mieszkańców się zwiększyło w tym czasie dzięki właśnie uchodźcom. Czyli rozumiem, to też najnowsze doniesienia mówią tutaj medialne na ten temat, że ten napływ uchodźców odrobinę się zmniejszył, ale już teraz jesteśmy, że tak powiem, na takim etapie, kiedy oni się tu muszą ulokować, ułożyć sobie życie chociażby tymczasowo do momentu zakończenia wojny, a może i na dłużej, bo nie wiadomo jak dalej ta sytuacja się rozwinie na Ukrainie. Więc gdyby mógł pan burmistrz powiedzieć, jak wyglądają lokale, w których ci uchodźcy nocują? Czy są to, pan mówił o zorganizowanych miejscach, na przykład u baptystów, bądź też w firmie zarządzanej przez Ukraińców, ale wiemy też, że dużo Ukraińców zostało przyjętych przez polskie rodziny po prostu w domach prywatnych i rozumiem, że na terenie dzielnicy zapewne też tak jest. To jest fenomen. Myślę, że zasługą jest doświadczenie Solidarności, które mieliśmy, doświadczenie komunizmu, które mieliśmy jako naród, jako kraj, który pokazał, że otwieramy swoje domy po prostu i nie krępujemy się tego zrobić. I faktycznie tak jest. Nie bylibyśmy w stanie w sposób masowy przyjąć uchodźców.
bo w naszej dzielnicy, tak jak powiedziałem, mamy salę 100-120 osób, a mówimy o kilku tysiącach osób, które są na terenie naszej dzielnicy, więc zdecydowana większość, żeby nie powiedzieć, że dominująca, to są mieszkańcy nasi, którzy otworzyli swoje domy, swoje mieszkania i przyjmują, nieraz to jest jeden pokój. Mamy takie przypadki, że po prostu osoba starsza dwa pokoje, jeden pokój oddaje, a nieraz to jest tak, że dzieci trzeba swoje przenieść do innego pokoju i udostępnić pokój rodzinie. Nieraz jest komfortowo, bo mamy całe mieszkanie do dyspozycji, więc różnie to jest. Systemowo to mieliśmy dwa nurty. Pierwszym to płynęły osoby, które bezpośrednio z granicy, osoby prywatne tutaj po prostu przywoziły i bardzo dużo było takich wyjazdów, o których wiedzieliśmy, że mieszkańcy po prostu jadą na granicę i przywożą tutaj do mieszkań i sami się organizują poprzez media społecznościowe. My nawet w tym nie uczestniczyliśmy. Gdzie jest wolne mieszkanie, gdzie ktoś może świadczyć taką pomoc. I druga pomoc, no to też w zakresie tym mieszkaniowym, to odbywała się już przez nasze struktury, czyli przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam mieszkańcy mogli zgłaszać chęć udostępnienia mieszkania czy pokoju. I ośrodek wtedy sprawdzał, ile tam osób można umieścić, jakie są warunki i kierował osoby z tych na właśnie punktów pierwszego kontaktu, tych masowych, które na terenie Warszawy zostały ulokowane. Mm-hmm. A jeszcze mam takie pytanie, bo teraz chyba największym takim wyzwaniem dla dzielnicy, tutaj też dla urzędu, jest cały proces administracyjny nadawania PESEL-i Ukraińcom i ta cała biurokracja z tym związana. Czy mógłby Pan pokrótce powiedzieć, jak to wygląda? Rozumiem, że musiało się w to zaangażować również dużo osób, które znają język ukraiński, prawda? Żeby tutaj tym uchodźcom pomagać w tych formalnościach. Tak, to ogólnie, żeby zrozumieć całość, to trzeba mieć świadomość, że my normalnie pracujemy. Mhm. To nie jest tak, że nagle urząd zatrzymał wszystkie swoje działania i przekierował siły na właśnie obsługę uchodźców, tylko normalnie wydajemy prawo jazdy, normalnie wydajemy dowody i to wszystko się dzieje na tych samych urządzeniach. I stąd cały ten system do zorganizowania był bardzo trudny, bo to jest bardzo duża liczba osób, które potrzebują w szybki sposób uzyskać w tym przypadku PESEL, ale to też jest zrobienie właśnie odcisk palca jest przyjęcie, czyli na tym samym sprzęcie pracujemy. My zrobiliśmy dwa punkty, bo pierwszego dnia, jak się okazało, to mieliśmy od 4 rano kolejkę, która było kilkaset osób, które stały i praktycznie zablokowały nasz urząd i naszą pracę. Stąd zrobiliśmy dwa miejsca, jedno w budynku urzędu i drugie dedykowane, gdzie oddzielnie trzeba sprzęt, oddzielnie osoby oddelegować i nikt nie zna ukraińskiego praktycznie, więc tutaj skorzystaliśmy ze wsparcia samych uchodźców, bądź osób, które na terenie naszym już wcześniej były i w formie wolontariatu, czy w formie już stałej współpracy podjęły z nami pracę. Bardzo trudne wyzwanie, bo to wszystko się dzieje na już. Obecnie mamy kolejkę do połowy maja, czyli już mamy numerki wydane do połowy maja dla osób. Oprócz tego mamy całą listę tych, którzy na już potrzebują z różnych względów, czy to zdrowotnych, bo muszę do szpitala trafić też na terenie naszej dzielnicy. Mamy 3 szpitale, w tym jeden Centrum Zdrowia Dziecka, które przyjmuje dzieci, więc często to są takie przypadki na już, które trzeba zrobić. Więc też mamy i taką specjalną ścieżkę. Czyli tutaj logistyka też musi być dobrze zorganizowana, no bo to jest powiedzmy logistyka tutaj w urzędzie, ale też drugim wyzwaniem logistycznym dla Państwa jest bezpośrednia pomoc uchodźcom przebywającym na terenie dzielnicy. Gdyby mógł Pan opisać mniej więcej, jak to wygląda, jak Państwo jako dzielnica, bądź też mieszkańcy dzielnicy tutaj mogą uchodźcom pomagać poza przyjmowaniem ich w swoich domach? Pierwszy etap to w ogóle był etap pomocy pospolitego ruszenia i to chyba jest najpiękniejszy etap, bo mieliśmy pierwszą zbiórkę, którą zorganizowaliśmy praktycznie w sobotę, z informacją w sobotę wieczorem, że w niedzielę rozpoczynamy zbiórkę, kiedy w niedzielę w Polsce są sklepy zamknięte, więc zakładaliśmy, że wcale dużo osób nie będzie, bo nie będzie gdzie kupić tych towarów. Oddelegowaliśmy harcerzy, przygotowaliśmy naszych pracowników, się zgłosili i byliśmy przekonani, że to będzie spokojna zbiórka. Rano się okazało, że jest mnóstwo osób. Nie byliśmy w stanie zmieścić towarów w budynku, który został do tego przygotowany. Ludzie sami się organizowali na zewnątrz budynku. Cały parking nasz praktycznie był w samoorganizacji, bo tam już my nie dawaliśmy rady jako urząd, który przygotował całość, tylko tam sami Czyli mieszkańcy. Wolontariusze też.
przychodzili i pytali, co zrobić, albo nawet nie pytali, tylko sami się włączali do działania, tak żeby tę pomoc jak najszybciej dostarczyć, bo ta zbiórka była w ostatniej chwili zorganizowana, ponieważ prezydent Rafał Trzaskowski skontaktował się z merem Kijowa i z tego wyszło, że potrzebują na już towary i następnego dnia te towary wyjechały. Ale dzięki właśnie takiemu pospolitemu ruszeniu, dzięki temu sercu, które i temu poczuciu solidarności. I to był pierwszy etap, gdzie wszyscy tak naprawdę zaczęliśmy działać. Czy to byli urzędnicy, czy pracownicy, czy firmy współpracujące, czy mieszkańcy, wszyscy byli do dyspozycji 24 na dobę. I tak zaczęliśmy, to były punkty informacyjne na dworcach, to były paczki, my akurat jako dzielnica dostarczaliśmy paczki do wszystkich punktów, czyli jak ktoś przyjeżdżał czy pociągiem, czy autobusem, to dostawał paczki przez nas przygotowane. W trakcie okazało się, że to nie tylko jest paczka higieniczna z podstawowymi rzeczami, takimi jak pasta, czy szczoteczka, dezodorant, ręcznik, mydło, ale także paczka żywnościowa na pierwszy dzień, tak żeby osoby miały. No i do tego jeszcze w trakcie doszły kanapki, co znowuż się okazało ciekawym wyzwaniem, jak nagle zrobić 1000 kanapek. I okazało się, że idealnym rozwiązaniem są nasze szkoły, że po kolei wszystkie szkoły realizowały po 100, po 200 kanapek i dzięki temu codziennie byliśmy w stanie dostarczyć kilka tysięcy kanapek do wszystkich punktów, tak żeby ta osoba, która przyjeżdża, od razu na powitanie dostała wszystko, co potrzebuje pierwszego dnia. Więc to jest taka pomoc, ale to jest też pomoc już mieszkaniowa, tak jak było powiedziane, pierwsze punkty kontaktu. I to też warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że osoby przyjeżdżały 8-16, tylko przyjeżdżały 1-3 w nocy w różnej sytuacji, bo są osoby, które przyjeżdżały samochodami, a są osoby, które przyjeżdżały z jedną torbą i nic nie mają kompletnie. Więc różne mieliśmy sytuacje, zarówno te dramatyczne, jak i te osoby, które bardziej były zorganizowane. Ale to jest pierwszy etap. Obecnie jesteśmy w etapie, który już musi się wiązać z systemowymi rozwiązaniami, takimi jak właśnie mówiliśmy o PESEL-u, czyli dostarczeniu tego podstawowego dokumentu, który umożliwia skorzystanie z pomocy w formie finansowej czy w formie rzeczowej, która jest. Ale to także jest pomoc w szkołach, która jest obecnie największym dla nas wyzwaniem. Bo to też o tym mówiliśmy, że wprowadzenie do systemu polskiego w przypadku naszej dzielnicy 1000 dzieci jest bardzo trudne, przy założeniu, że jeszcze te dzieci nie znają języka polskiego. Też chyba im takich podstawowych rzeczy brakuje właśnie, no bo wiadomo, że no nie uciekało z plecakami, przyborami szkolnymi, zeszytami, więc to chociażby od tego trzeba by było zacząć, prawda? Czy też strojem na WF chociażby, żeby mogły w tych lekcjach uczestniczyć. Tak, i nawet patrząc, że optymalne by było rozwiązanie, że dzieci biorą udział w systemie ukraińskim, czyli wcale nie uczą się w naszym systemie, tylko ukraińskim, ale tutaj jest dostęp do internetu i komputery, których nagle nie mamy kilku tysięcy, żeby oddać im, żeby oni mogli skorzystać i być w systemie ukraińskim. Co by było najlepsze, bo wtedy się uczą w swoim języku, w swoim programie, kontynuują naukę i to jest możliwe, bo Ukraina przygotowała takie rozwiązanie. My teraz szukamy, jak to zorganizować, sprawdzamy. No i klasy przygotowawcze to jest kolejna nasza oferta, która jest, gdzie już w ramach klasy, to jest szczególnie do tych osób, które rozważają zostanie w Polsce, bo mamy świadomość, że część nie ma gdzie wrócić przez najbliższe, wcale nie miesiące, ale i lata może tutaj zostać u nas. Więc też i klasy przygotowawcze. Ale także to jest pomoc psychologiczna, bo nie ma co ukrywać, osoby przyjeżdżają z doświadczeniami bardzo traumatycznymi i w pierwszym okresie wcale tego nie było tak widać. Z czasem coraz bardziej ta pomoc będzie potrzebna. To jest ta aktywizacja kulturalna, sportowa, tak żeby wyciągnąć z tych myśli i z tego funkcjonowania wojennego i wciągnąć w nasze funkcjonowanie. To jest cały program integracji, nad którym też się zastanawiamy, jak ten program powinien wyglądać, tak żeby nasze społeczności funkcjonowały w dłuższej perspektywie, bo tutaj, tak jak powiedziałem, mówimy o latach, więc działania na wszystkich poziomach, łącznie z tym, że znalezienie pracy dla tych osób, które mogą pracować, chcą pracować, też powinniśmy dać im szansę na to. Nie tylko po to, żeby się utrzymywać, ale także po to, żeby one zaczęły normalnie funkcjonować, a nie siedziały zamknięte, tak jak w niektórych przypadkach 60 osób w jednym domu, co wcale komfortem psychicznym nie jest. Dokładnie to, co pan powiedział, no to jest ta pomoc na wielu poziomach, chyba o której niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to tak naprawdę żywność, tak i podstawowe produkty, chociażby higieniczne, są potrzebne, ale musimy też myśleć długofalowo, chociażby o pracy, o szkole, czy też o pomocy psychologicznej, to jest bardzo ważne, co pan powiedział.
ale tutaj, że tak powiem, na pierwszej linii frontu pod urzędem dzielnicy jest magazyn, gdzie składowane są właśnie dary pierwszej potrzeby, żywność, artykuły higieniczne. Gdyby Pan mógł pokrótce chociażby powiedzieć, co w danym momencie, co teraz tak naprawdę jest tam najbardziej potrzebne, tak? No bo już jesteśmy w tym drugim etapie, powiedzmy, przyjmowania tych uchodźców, kiedy oni tutaj już w Warszawie są i jakoś muszą sobie życie zorganizować. Więc jakie towary tutaj należałoby dostarczyć, żeby im jak najbardziej pomóc? Te towary, które umożliwiają codzienne życie, bo to już nie jest tylko pierwsza pomoc na dzień dobry, tylko normalne funkcjonowanie i często to są rodziny, które też nie są przystosowane do tego, żeby przez wiele miesięcy czy wiele tygodni zapewniać funkcjonowanie rodzinie ukraińskiej, więc to mamy artykuły higieniczne, to mamy środki czystości, to mamy środki spożywcze, czyli te, które umożliwiają nam codzienne życie, plus jeżeli mamy szkołę, no to są te związane z funkcjonowaniem szkoły, artykuły papiernicze, szkolne. To, co dla nas na pewno wyzwaniem jest, ale tutaj to w formie zbiórki nie realizujemy, czyli kwestia komputerów czy innych urządzeń, które gwarantują dostęp dzieciom do systemu ukraińskiego, czy korzystanie w ramach naszego systemu z nauki języka polskiego chociażby. Czyli to są te środki i to jest bardzo ważne, bo to jest tak, że my teraz przechodzimy na to rozwiązanie systemowe, a często ci ludzie normalnie muszą funkcjonować. My już zaczynamy się zajmować oświatą, pomocą psychologiczną i ważne jest, żeby szczególnie organizacje pozarządowe włączyły się i były czujne na te podstawowe potrzeby właśnie spożywcze, higieniczne, żeby cały czas ci uchodźcy mieli to poczucie bezpieczeństwa, bo to też właśnie to im daje. Czyli, że czuję się bezpiecznie, czuję się godnie, korzystam z tego wsparcia, które jest i które nie jest w formie jałmużny, tylko właśnie takiego partnerstwa. Czyli tak zwana praca u podstaw. Tak. Tutaj dla organizacji pozarządowych, taka jak nasza. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu za rozmowę. Dziękuję za przybliżenie tutaj naszym amerykańskim interesariuszom, jak wygląda pomoc Ukraińcom w Warszawie, w dzielnicy Wawer. Taki inside view na pewno tutaj będzie pomocny przy naszych fundacyjnych działaniach. Dziękuję Panu bardzo. A ja bardzo dziękuję za zarówno organizację, za działanie organizacji pozarządowej, jak i to, że właśnie w sposób międzynarodowy się angażujemy, bo my sami na pewno nie jesteśmy w stanie tego zorganizować, a chcemy to zorganizować tak, żeby ci ludzie się czuli u nas dobrze, żeby to nie były wielkie obozy, tylko żebyśmy rzeczywiście tworzyli im przestrzeń do życia i włączania się w normalne funkcjonowanie, a to tylko jesteśmy w stanie razem zrobić. Dokładnie, zgadzam się z Panem w całej rozciągłości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.